Jedzenie słodyczy jako pocieszenie, nagroda, zanoszenie słodyczy w prezencie, kiedy idziemy w gości, świętowanie słodyczami, to są takie rzeczy, które zdarzają się bardzo wielu osobom. I wydaje się, że kontrola nad tym, jak jemy słodycze, powinna być jedną z takich podstawowych umiejętności i nawyków żywieniowych. Jak to zrobić, żeby opanować miłość do słodyczy? I jak zarządzać jedzeniem słodyczy? O tym będę rozmawiać z moją dzisiejszą gościnią, ale zanim do tego przejdziemy, przypominam o subskrybowaniu naszego kanału, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Ja się nazywam Małgorzata Jackowska, a to jest podcast Centrum Respo, Rozmowy dobrze zbilansowane. Cześć, słuchasz właśnie podcastu Respo, Rozmowy dobrze zbilansowane. Poruszamy tutaj tematy ważne i istotne społecznie. Zrób głośniej i zaczynamy. Moją dzisiejszą gościnią jest Ania Kowalczyk-Soszyńska. Dzień dobry, witam. Dietetyczka, psychodietetyczka i psycholożka, która specjalizuje się we wspieraniu osób chcących zmienić sposób odżywiania i wprowadzić nowe nawyki żywieniowe. To prawda. Witaj Aniu. Cieszę się, że możemy porozmawiać i będziemy rozmawiać wcale niekoniecznie tylko o odchudzaniu, ale o słodyczach o tym, jak się nie dać tej miłości do słodyczy i do słodkiego smaku, i chyba też o tym, dlaczego my w ogóle tak lubimy ten słodki smak. Ja powiem jedno, że można się ponieść tej emo emocji, miłości do słodkiego smaku, tylko nauczyć się nad nią panować i ją kontrolować, i na słodycze patrzeć dosyć instrumentalnie i tego uczę moim podopiecznych, bo mi się wydaje, że to jest taki bardzo bardzo fajne określenie dotyczące jedzenia w ogóle słodyczy i takich mm, słonych, jakichś tam przekąsek, i takiego jedzenia, które z punktu widzenia dietetycznego dobrze by było ograniczać. Ja lubię takie określenie zarządzanie słodyczami. Pięknie. Co nie? Tak. Że to jest taka żywność, którą my intuicyjnie i tak biologicznie po prostu bardzo lubimy, no bo ten smak lubimy. Zresztą o, o to Cię zaraz zapytam i na pewno nam opowiesz, dlaczego, ale um, ponieważ ona jest tak łatwo dostępna i tak jest jej dużo, i tak jest bardzo słodka i atrakcyjna i łatwo dostępna, że to zarządzanie um, i dostępnością, i w ogóle jedzeniem tego wydaje mi się być bardzo przydatną umiejętnością po prostu. I to, co powiedziałaś, jest główną przyczyną, dlaczego jemy te słodycze, bo są łatwo dostępne. Gdyby ich nie było, Szanowni Państwo, zdecydowanie mniej byśmy tego jedli. Jest coś takiego jak pragnienie wzmocnione sygnałem. Sygnał: przechodzimy obok cukierni, kawiarni, sklepu spożywczego albo obok dziecka jedzącego lody. No i w naszej głowie pojawia się myśl: Chcę jeść lody. Mhm. Jest to naturalne, normalne, tak działa nasz mózg. Gdyby było mniej tego w środowisku, w otoczeniu, i gdyby to dziecko mijane przez nas jadło jabłko. To byśmy powiedzieli, a mam ochotę na jabłko, mam ochotę na deser z jabłkiem, mam ochotę na szarlotkę. No a tak to pojawi się zgoła inny sygnał. No i ta dostępność, ją, jej nie zmienimy tak naprawdę. No, możemy zarządzać nią w naszym otoczeniu, w naszym środowisku, w naszym domu. No ale niestety tego będzie coraz więcej w sklepach i zdecydowanie musimy nauczyć się zarządzać tymi słodyczami, żeby mieć nad nimi kontrolę i panować nad nimi. Natomiast to, co jeszcze mi się przypomniało w kontekście jedzenia słodyczy, to od czego, się wyszłaś. To jest temat odchudzanie? Nie mogę jeść słodyczy. Mhm. I ta myśl, kiedy my zestawimy to, że dieta kojarzy nam się z ograniczeniami, no bo z jednej strony my tak kochamy jeść słodycze, kochamy słodki smak. Jest to naturalne, normalne, biologiczne. Mhm. Jest to biologiczny atawizm e, naszych przodków, bo tak naprawdę glukoza, czyli cukier pod, przy, trzyma nas przy życiu. I od razu kiedy postanawiamy coś zmienić, no to myślimy muszę lub powinnam albo ograniczyć. Mhm. To jest i tak lepsze wyjście, ale nie mogę jeść słodyczy. Mhm. I to jest też przyczyna, dlaczego my te słodycze jemy. Okej. Okay. Yy, dobrze, czy możemy zacząć od tego, żebyś powiedziała, jakie są Twoje najulubieńsze słodkie dania? Oczywiście. Ja, ja, to nie jest pierwszy raz, kiedy dzielę się tym publicznie. Też moi podopieczni dobrze to wiedzą. Ja kocham, drodzy Państwo, Kinder Bueno. Uwielbiam o. Kinder Bueno. Nawet nie chodzi o to, że mnie tak kuszą pieczone domowe ciasta, czy na przykład wypieki cukiernicze, typu teraz jagodzianki. Nie. Ja lubię najbardziej przetworzone słodycze tego świata, czyli coś, co jest produkowane przez koncern Kinder, czy tam Nestle, zdecydowanie. Kinderki, Ferrero Rocher, Kinder Bueno takie czekoladki też mhm. czy mleczna kanapka to bardzo słodkie bardzo tłuste i, I, bardzo i bardzo przetworzone i niskiej jakości zdecydowanie tak okej okay. dobrze a powiedz skąd się to yy, jest takie wyznanie które trochę u, urealnia człowieka nawet jak jest dietetykiem że lubi takie przetworzone jedzenie moje ulubione słodycze to jest torcik wedlowski mogłabym dobrze. tylko to jako jedyne fajne bo podzielne tak tak, hmm? tak. Ale ginterbój bueno też się dzieli na małe. I to też mi pomaga zarządzać nim. Okej, okay, dobra, wrócimy do tego. E, powiedz e, Ania, skąd się bierze to, że my tak lubimy słodki smak? Przyczyn jest kilka. Jest to tak naprawdę taki kociołek panoramiksa przyczyn. Możemy je podzielić sobie sklasyfikować na biologiczne, takie psychologiczne i psychospołeczne. No i zaczynając od podstaw, bo składamy się z biologii, przyczyn tak naprawdę jest kilka. Jest to bardzo złożony um, temat i proces, i tak naprawdę, żeby było nam łatwiej to zrozumieć, to podzielmy sobie to na przyczyny biologiczne, mm -hmm. psychologiczne i, i psychospołeczne. No i zacznijmy sobie od biologii, bo tak naprawdę składamy się z biologii i nie da się oderwać nas od tego, mm -hmm. um, tego środowiska biologicznego. No to przede wszystkim dlatego, że mm, słodycze jest to tak jak wspomniałam, glukoza czysty cukier, życiodajny cukier, w momencie, w którym ten cukier nam spada, czy albo jemy nieregularnie, albo mamy nieprawidłowo, niezbilansowane te posiłki, no to może dochodzić do znaczących, szybkich spadków poziomu glukozy we krwi i nagle pojawia się ten właśnie atawizm, ten naturalny, naturalna potrzeba podniesienia sobie cukru. A z doświadczenia już wiemy, że słodycze to jest szybki po, y, sposób, bo zawierają zdecydowanie same cukry proste, które w bardzo prosty sposób podniosą nam ten cukier. Poczujemy się od razu lepiej. Mówimy o y poziomie cukru we krwi, prawda? Poziomie glukozy we krwi, dokładnie tak. Następny ym, problem czy przyczyna podjadania słodyczy biologiczna, no to układ nagrody. Jemy, jemy cukier, jemy słodycze, no i... Ym, Aktywuje nam się tak ładnie mówiąc, mezolimbiczny układ dopaminowy, mhm. czyli taka struktura w naszym mózgu, która em, zawiera same neurony dopaminowe. Kiedy jest aktywowana, jedząc słodycze, aktywujemy ten właśnie układ mhm. nagrody, wydziela się do naszego krwiobiegu neurotransmitter, bardzo znany, bardzo lubiany, dopamina. czyli dopamina. Dokładnie mhm. tak. A dopamina jest tym neurohormonem, który po pierwsze. Powoduje w nas uczucie takiego relaksu, spokoju, dobrego nie? samopoczucia, satysfakcji, jak najbardziej, ale dopamina to, ma jeszcze jedną rzecz, której nie do końca, o której nie do końca wiemy, to jest coś, co skłania nas do powtarzania tego zachowania. Układ Nagrody w ogóle został wymyślony w taki sposób, że aktywuje się w momencie, w którym robimy coś życiodajnego. Czyli na przykład jemy, na przykład śpimy, na przykład uprawiamy seks. To jest dokładnie ten sam moment, w którym organizm dostaje informację tak przedłuża gatunek albo przedłuża życie. Czyli skłania nas do tego, żebyśmy robili to jeszcze, 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 jeszcze. I dokładnie tak działają słodycze. Czyli jak jemy słodycze, wydziela się dopamina, czyli skłania nas to do zrób to ponownie. Okej. Okay. Dobrze, to bardzo ciekawe. Czyli ta preferencja w ogóle, to, że lubimy słodki smak, to jest biologicznie uwarunkowane dlatego, że nasz mózg się karmi tym cukrem, w ogóle nasz organizm się karmi tym Podstawowo tą glukozą to energii i aktywuje też ten układ nagrody. Czy jest jeszcze coś, co powoduje, że my bardziej albo bardzo lubimy smak słodki, nawet nie tylko słodycze, ale słodki smak Słodki smak też to przechodzimy, przechodzimy sobie trochę do już tych czynników psychospołecznych, bo słodki smak my uczymy się w dobie modelowania, czyli mhm. nauki przez doświadczenie, mhm. um, uczymy się kojarzyć go z czymś przyjemnym, z momentami sukcesu, z momentami szczęścia, kiedy na przykład jesteśmy nagradzani słodyczami mhm. albo kiedy świętujemy urodziny słodyczami. Kiedy na przykład na otarcie łez rodzice podają, czy dziadkowie podają nam mhm. słodycze, czyli od razu kojarzymy, że słodki smak jest czymś, co wprawia nas w dobry nastrój, mhm. czymś, co świętujemy, czymś, co sprawia, że unikamy doświadczania negatywnych emocji. No bo jak jesteśmy smutni, zjemy czekoladkę, nagle jesteśmy no tak. szczęśliwi. Od razu lepszy humor. Dokładnie tak. I to jest też ta, ta przyczyna psychospołeczna, dlaczego my... Lubimy słodki smak i doświadczamy to już na etapie doświadczeń wczesnodziecięcych. Dlatego tak powtarzamy, szczególnie rodzicom, że nie podajemy dziecku słodyczy nagrodę w prezencie. Dokładnie, a na pewno już nie podajemy do dwóch, trzech lat e, jego życia. Wtedy e, dziecko powinno doświadczać naturalnych wzmocnień słodkich w postaci na przykład owoców, tak? Natomiast już później, kiedy mamy 4-5 latka, no to już e, raczej świętujmy. Inaczej ostatnio powiem w tym momencie taką fajną rzecz. Miałam na konsultacji w tym tygodniu pacjenta, który powiedział, że z, zrobił na urodziny swojej 30-letniej córki Tort arbuzowy, wyciął tego arbuza, udekorował delikatnie no, bitą śmietaną i udekorował go jeszcze elementami z melona oraz skórki z arbuza. Wszyscy włożył do lodówki, oczywiście upały 30 stopniowe. Przepiękny moment, żeby świętować właśnie w ten sposób. Nie, Nie muszą to być słodycze. Mhm. Super. Wiemy, że słodki smak i lubienie tego słodkiego smaku jest biologiczne, że możemy się tego nauczyć jakby przez modelowanie czy przez jakieś tam budowanie nawyków, ale też wiemy z drugiej strony, że nadmiar cukru jest jednym z elementów, który wpływa na ryzyko występowania otyłości czy chorób dietozależnych. Czy możesz nam wyjaśnić, dlaczego ten nadmiar cukru rzeczywiście szkodzi? Czy to jest tak, że my naprawdę jemy więcej tego cukru niż na przykład 50 lat temu? zdecydowanie tak i nie dlatego że może nasze nawyki się znacząco zmieniły tylko dlatego że niestety jakość naszych produktów naszej żywności się znacząco pogarsza jemy coraz bardziej przetworzone produkty a jak wiemy w przetworzonych produktach znajduje się cukier i może on się tam znajdować w produktach które nawet nie posądzalibyśmy że tam jest cukier dla przykładu wędliny podroby takie przetworzone produkty mięsne zawiera, zawierają w swoim składzie bardzo duże ilości cukru i nie tylko pod, pod etykietą cukier, ale tam może być syrop glukozowo-fruktozowy, na przykład syrop cukru inwertowanego, czyli te nazwy mogą być bardziej utajone, ale to wciąż dla naszego organizmu jest cukier. Poza tym samą istotną kwestią jest aspekt nadkonsumpcji kalorii, bo cukier tak naprawdę nie szkodzi sam w sobie, ale to już nawet Hipokrates mówił, że truciznę od lekarstwa dzieli dawka i tak naprawdę rzeczywiście to nie sam cukier będzie powodował te problemy, o których wspomniałaś, czyli otyłość, nadwagę, czy zespół metaboliczny i konsekwencje w ogóle otyłości, ale nadkonsumpcja kalorii w diecie, jak również nadkonsumpcja fruktozy w diecie i Synteza nadmierna tkanki tłuszczowej, która znacząco nam będzie zaburzać metabolizm i która w bardzo prosty, taki pochyły sposób będzie prowadzić nas do negatywnych konsekwencji nadmiaru cukru w diecie. Bo to chyba też nie jest tak, że my jemy coraz więcej tego cukru. Jak popatrzymy na dane, tam nie wiem, średnie spożycie w ciągu roku, to ja ostatnio widziałam właśnie dane, które mówią o tym, że my generalnie takiego białego cukru z cukiernicy, no to jemy raczej. Mniej niż te 50 mm -hmm. lat temu, nie? ale e, że ilość tego cukru dodanego do diety, który jest właśnie w produktach, czy jest nawet w postaci nie tylko tego syropu glukozowego i cukru jako sacharozy, ale mm -hmm. też na przykład syropów owocowych, znaczy soków zagęszczonych, nie? bo one też są używane jako Jak najbardziej słodzidło. Tak. Że tego jemy dużo więcej. No bo patrzmy nawet na nabiał, nie? że wcześniej nie było jogurtów owocowych i mówimy, że te jogurty owocowe są złe, zawierają cukier, no to idźmy w stronę naturalnych. Ale te naturalne również zawierają właśnie słodzenie w postaci zagęszczonych soków owocowych mhm. i dalej tam będzie bardzo dużo cukru prostego. Tak naprawdę powinniśmy zrezygnować z takich dosładzanych produktów i wszystko, co jemy, powinno, jeżeli już jest słodkie, powinno nieść za sobą dodatek świeżych owoców, mhm. a nie syropów czy soków owocowych. Mhm. Absolutnie tak. Ok. Um, a powiedz jeszcze, jak mówiłaś o tym układzie nagrody i tej dopaminie, czy to jest prawda, że cukier uzależnia? Cukier nie uzależnia. Ale może dawać podobne objawy, czyli skutek jest ten sam, przyczyna jest zupełnie inna. Natomiast rzeczywiście, z uwagi na to, że wspomniałam, że dopamina skłania nas do powtarzania tego zachowania, może to dawać podobny efekt do osoby, która jest uzależniona od jakiejkolwiek innej substancji psychoaktywnej. Również są doniesienia naukowe, że są zaangażowane w nich mechanizmy uzależnienia podobne albo białka w mózgu, te same jak na przykład w uzależnieniu od narkotyków czy alkoholu. Mhm. Natomiast um, uzależnienie od cukru jest bardziej takie um, psychologiczne niż biologiczne mhm. i dotyczy głównie tego, że my w, w, w sposób nawykowy nauczyliśmy się sięgać po słodycze w momencie, kiedy jest nam źle Mhm. Smutno. Nauczyliśmy się nawykowo regulować w ten sposób emocje, więc bardziej my to robimy poprzez zachowanie, mhm. a nie poprzez biologiczne mechanizmy uzależnienia. Więc wszyscy bardzo dużo pacjentów mówi mi, że jest uzależnionym od cukru, ale głównie oni tak myślą, że są uzależnieni. Natomiast oczywiście biologicznie ta dopamina będzie nas skłaniała, natomiast jesteśmy w stanie nauczyć się odpowiednio zarządzać tym cukrem, żeby nasz mózg również odłączył sobie to od przymusu wykonania jakiejś czynności. No i do tego potrzebujemy kory przedczołowej, która zarządza naszym zachowaniem, która pozwala nam odhamować nasze myśli. Bo myśli, jak powtarzam moim pacjentom, myśli to nie zachowanie. Kora przedczołowa jest bardzo fascynująca, bo ona właśnie jest takim hamulcem, nie? I ona tak racjonalizuje. Tam są to, wszystkie my... zachowania od hamowania, nie? Czyli kiedybyśmy sobie. Taka z... kontrola. Dlatego na przykład na nastolat... Nie mają odpowiednio wykształconej tej kory przedczołowej, i dlatego to, co się pojawi w ich głowie, czy w myślach, czy w emocjach, od razu jest w zachowaniu widoczne. Natomiast powyżej 25 roku życia, bo dane naukowe są niespójne, albo 21 do 25, rzeczywiście ta kora przedczołowa nam się kształtuje, już jest w pełni dojrzała i w, w tym wieku już jesteśmy w stanie wyhamować wszystkie nasze myśli i nie przełożyć tego na zachowanie. O ile umiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, nie? O ile możemy i umiemy tak. jej używać. Ale mamy wszyscy to w sobie, więc możemy to em, wykształcić. Absolutnie. O mózgu rozmawiałam z Alicją Olszewską e, jakiś czas temu i bardzo wam polecam. Rozmawialiśmy też o właśnie nastolatkach i tym, jak ten mózg e, tam działa, więc jeśli te neuronaukowe rzeczy was interesują, to, to zajrzyjcie do tego odcinka. Dobrze. To teraz przejdźmy do tego, do tych psychospołecznych i tych psychodietetycznych kwestii. Ania, dobrze, to skąd się w ogóle bierze to tak zwane uzależnienie od cukru? To, że my, nam się wydaje, że jak jest nam smutno, to nas pocieszy ten torcik wedlowski, albo że jak chcemy świętować, to idziemy na lody, albo i to jeszcze z bitą śmietaną i tam, nie wiem, jak przechodzimy koło cukierni, to koniecznie musimy zjeść tą jagodziankę. Albo jak idziemy w gości, to zanosimy coś słodkiego. I to jeszcze najlepiej, jakiś taki ekskluzyw e słodyczy. Co to są za mechanizmy? O, to są różne mechanizmy, o których powiedziałeś, w zależności od tych sytuacji. To świetnie, to opowiedz o każdym po kolei. <śmiech> 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 Bo na przykład, jeżeli chodzi o, o to, jak idziemy w gości. I zanosimy. No to, to już jest modelowanie, bo nasi rodzice tak zazwyczaj tak, robili. Tak, nie można z pustymi albo rękami. Albo dziadkowie, dokładnie tak, i powtarzali nas. Właśnie nie można w gości z pustymi rękami, <grym> co ludzie powiedzą. Albo też nauczyliśmy się, że przecież świętujemy mhm. czymś słodkim. Więc to jest głównie, że chcemy pokazać komuś, że nam zależy, i wszystko zależy od ekskluzywności tego, co akurat mamy w darze, w zależności od zasobności naszego portfela lub przekonań, że tak właśnie powinniśmy świętować, więc to jest typowe modelowanie. Dla osób, którzy wychowywali się w domach, gdzie świętowano prezentami pod tytułem zabawki, mhm. albo świętowali e, pod, e, kwiatkami że w gości idzie się z kwiatkami, idzie się z jakimiś paterami, to będzie zupełnie dziwne, że ktoś idzie z, z słodyczami. W Dokładnie, hmm. więc to jest typowo modelowanie i za zakorzenione funkcje z naszego dzieciństwa, podpatrywanie rodziców i dziadków, jak powinniśmy świętować. Jeżeli chodzi o przechodzenie obok cukierni e i że my po prostu musimy kupić tą jagodziankę, Ostatnio miałam nawet Albo taką pacjentkę. Albo bajaderkę. Albo bajaderkę, wuzetkę, cokolwiek tam jest. To jest głównie ten bodziec. Czyli przechodzimy, widzimy mhm. na wystawie coś i pojawia się w naszej, nawy w naszej głowie nawykowa myśl. Mhm. ja muszę to zjeść. I teraz oczywiście wszystko zależy od strategii i armii strategii, które mamy w, w zachowaniu, które mamy w naszych kompetencjach, które pozwolą nam sobie z tym bodźcem poradzić. Okay. Nie? Zaraz sobie o tym powiemy, bo właśnie oprócz tego bodźca mamy reakcję i możemy sobie absolutnie wydłużyć ten moment między bodźcem, widzę ciastko, a reakcją, Zjadę. zjem ciastko. I to, to nie chodzi o to, że to się nie wydarza, bo wydarza się w mojej i twojej głowie również. Mhm. Ale to, co się dzieje pomiędzy tym, te szereg strategii, które mamy, warunkuje to, czy my finalnie zjemy to ciastko, mhm. czy też nie. Więc to jest to. I jeżeli chodzi o to, że czujemy się uzależnieni od cukru i kiedy, na przykład, kiedy jest nam smutno, jemy cukier, jest to związane z jednej strony, oczywiście z tym aspektem biologicznym, bo po prostu. Bo czujemy się wszyscy lepiej. Absolutnie. Poziom glukozy we krwi nam wzrośnie, więc w dobie doświadczenia, bazowaniu na naszym doświadczeniu i historii tych doświadczeń, nauczyliśmy się wiązać z tym, że jak czuje się źle, zjem słodycza, czuję się lepiej. Powiązaliśmy to sobie, utrwaliliśmy to zachowanie, powtarzając je tysiąckrotnie i mamy już w repertuarze zachowań. Co więcej, oprócz tego też niektórzy jedzą w obliczu stresu, napięcia, bo to również będzie nam Łagodziło to napięcie. Niektórzy na przykład jedzą kompulsywnie, niektórzy jedzą tylko słodycze, niektórzy na przykład nauczyli się biegać a niektórzy rozmawiać z koleżanką w momencie, w którym czują się źle. I wszystkie te strategie zależą od tego, od naszych doświadczeń, jak my nauczyliśmy się sobie z tym radzić. Może mogliśmy też w dobie doświadczeń wczesnodziecięcych podpatrzeć, na przykład naszych rodziców, mamy. Która jest zdenerwowana, wyciąga ptasie mleczko i je rozmawiając przez telefon nawykowo na początku jeden rządek, a następnie drugi rządek. Nauczyliśmy się obserwować, jak na przykład rodzice jedzą przy telewizorze. Nie? I to jest repertuanie re, doświadczeń, z którym bardzo trudno jest dyskutować, bo to, drodzy rodzice, to na was. Poczywa naprawdę bardzo porządne, porządna odpowiedzialność, aby takich zachowań w waszych pociechach nie wykształcać. No, oczywiście są oprócz tego dziadkowie i ciocie mm -hmm. i inne osoby wokół rodziny, które mogą wspierać lub też nie takie zachowania. Niemniej jednak cały repertuar pocieszania się słodyczami albo obniżenia poziomu napięcia czy stresu. Przez słodycze, wynika właśnie z historii naszych doświadczeń. Mhm. I trudno z tym dyskutować, ale pozytyw jest taki, że możemy w tobie naszej pracy, czy właśnie konsultacji psychodietetycznych, nauczyć się, wykształcać inne strategie, zachowań, które mogą nam pomóc. Mhm. I to nie zadziała jednorazowo. My musimy za każdym razem świadomie, konsekwentnie angażować się w takie zachowania czy strategie inne niż te wykształcone do tej pory, żeby je wessać na kanwę własnych doświadczeń. Później, kiedy ja już poczuję się źle, to myślę sobie, ok, pójdę na spacer. Ale wcześniej, lata temu, pomyślałam sobie, zjem Kinder Bueno. A propos tych rodziców, myślę sobie, że faktycznie jest tak, że rodzice bardzo dają przykład swoim dzieciom i nawet jak nam się wydaje, że Przecież mówiliśmy, żeby nie jeść słodyczy, a sami jemy i dziecko to widzi, no to ona się tego od nas uczy. Absolutnie. E, ale to, tak trochę na obronę rodziców, powiem, że no, czasem po prostu nie mamy siły, nie? i to jest jasne, że, um, no, że dzieci nasze widzą, że jesteśmy nieidealni, i to też myślę, że jest ważna, e, ważna nauka, bo nie trzeba być idealnym, żeby być ok. Ja myślę, że jeżeli dziecko widzi, że rodzic się stara. To tak samo to działa. To on też chce się starać. Mhm. Nie, to nie chodzi o to, żeby ta strategia była zero-jedynkowa, że my wyczyścimy nasze domy ze słodyczy, mhm. tylko żebyśmy e, umieli pokazać też naszym dzieciom, że nawet jeżeli e, z czymś sobie nie radzimy, to próbujemy sobie z tym poradzić. Nie? Mhm. I to absolutnie to nie jest obarczające. Tak się dzieje i tak prawdopodobnie będzie się działo, że dzieci wykształcą z domów rodzinnych, czy właśnie ze swojego środowiska jedzenie słodyczy w odpowiedzi na mhm. ambiologia Podpowie im, że, że czują tak, się, się dobrze. Mhm. Dokładnie, dlatego wspomniałam, że trudno z tym dyskutować, że my czujemy się po słodyczach dobrze. Tylko, że niestety jest to efekt bardzo krótkotrwały. No i z dzieciakami głównie oprócz um, zadbania o własny repertuar zachowań, o własne zachowania, z dzieciakami też warto rozmawiać. Cały czas rozmawiać i tłumaczyć. Tak też o tym, o tym pomyślałam, że patrząc z perspektywy mamy dużych już dzieci dosyć, to mam wrażenie, że to, to rozmawianie i opowiadanie w ogóle o tych mechanizmach jest bardzo pomocne, bo one wtedy rozumieją, że na przykład ja zjadam ten, przychodzę do domu i mówię, Boże, jestem zmęczona, mam ochotę na ten torcik wedlowski, bo go mam gdzieś tam skitrany mm -hmm. i oni wiedzą, że to jest mój torcik wedlowski, więc mi go nie wyżerają. Yy, ale ja mówię o tym, nie? że no tak, ja widzę, że to jest dlatego, że jestem zmęczona, mam ochotę na coś słodkiego i wiem, że to coś słodkiego mi poprawi humor. Ale to nie znaczy, że to jest jedyne rozwiązanie. Albo jak chcą kupować te słodycze, albo jeść ich więcej, albo jeść przed telewizorem, no to wtedy z nimi rozmawiamy i mówimy: No, dzisiaj możemy, ale generalnie to niech to nie będzie nasz zwyczaj. I nie, też... to dobra strategia. Oczywiście. Plus do tego fajnie było na przykład, jak ym, czujemy się niefajnie, albo po prostu mamy ochotę na słodkie. Bo tak może być: po prostu mamy ochotę na słodkie, wybieramy. Mhm. To ja po prostu mam ochotę na słodkie. Wybieram teraz słodkie, ale wiem, że to nie stanowi mojej codzienności. Mhm. Nie? I żeby dzieciaki też to słyszeli. Dobra, dzisiaj jemy sobie słodycze, mam ochotę, czy ktokolwiek z rodziny ma, natomiast zadbamy o to, żeby jutro w to miejsce pojawiły się owocki. Mhm. Albo, jest... że dzisiaj zjemy ten torcik wędowski, ale do tego zjemy owocki. Na przykład. Ja też mam Ewę w domu, może nie własną, ale pięciolatkę i ostatnio odbyłyśmy bardzo poważną rozmowę na temat lodów, mhm. y, że no dobra, idzie na, idzie na plac zabaw, ale tylko jak ją zaprowadzę na lody. No to ja wytłumaczyłam. No, no oczywiście, dlaczego? dlaczego? Dzwania, Bo babcie, 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 babcie pozdrawiam, babcie. Babcie od razu wykorzystują ten moment, kiedy idą ze, z maluchem na plac zabaw i zahaczają o więc uwaga, stworzył się nawykowy zestaw zachowań. Plac zabaw został skojarzony z lodami. tak? Absolutnie nie powinno tak być, więc rozmawiałam, że dzieci w tym wieku powinny się ruszać. Dlaczego? Bo to jest zdrowe, masz dużo energii i musisz to spalić. I ona tak sobie to przetrawiła, oparła się, pomyślała, ok, ja widzę, że ona nic nie odpowiedziała na to, ale w, w został wysłany komunikat. Mhm. Nie? Tak, no też dzieci po prostu zapamiętują to, co, to, co widzą i to, co słyszą. I nawet jak nam się wydaje, że nie słyszą, co do nich mówimy, bardzo nie słuchają, to tak, to kodują bardzo dużo. Um, dobrze, Aniu, a teraz yy, co my mamy robić? żeby sobie zmieniać te ścieżki i te odsunąć tak jak opowiadałaś o tym, że tu mamy to ciastko za szybą i tu je zjadamy. Co ja mam zrobić po drodze, żeby między tym zobaczeniem ciastka a zjedzeniem ciastka mieć te inne strategie. Mamy kilka strategii, które może, mogą nam rozszerzyć przestrzeń między bodźcem a reakcją. Ja bardzo lubię taki plan na zachciankę trzystopniowy który również zawiera coś, co nazywa się odraczaniem gratyfikacji. Było takie dawno, dawno temu badanie z piankami, że dzieciakom dawali pianki i one decydowały, czy na przykład odroczą sobie gratyfikację i będą miały dwie pianki później, czy zjedzą tą piankę i już później nie zostaną. Nie? To jest dokładnie podobna strategia. Mianowicie w pierwszym kroku, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego, to ważne, żeby zastanowić się, dlaczego. Z jakiego powodu ta, yy, ta ochota jest. Ja też lubię moim pacjentom zwracać uwagę na zmianę stanu. To znaczy, w znaczącej y, części dnia, w ogóle czy naszego życia, powinniśmy funkcjonować na takim neutrum. Jak ja to mówię, luźny bieg w samochodzie. Czyli ani tam szczególnie się nie ekscytować, ani szczególnie się nie smucić. I teraz, w momencie, w którym pojawia się zmiana stanu z neutralnego, nieważne, czy idziemy w górę, czy idziemy w dół, to już powinno zwrócić naszą uwagę do siebie. Co się zmieniło? No nie wiem, czujemy się, weźmy tą opcję, Zadowolenia, no bo to jest mniej popularna opcja, drodzy Państwo, jemy w, w odniesieniu do ne negatywnych i pozytywnych emocji. Ta zmiana stanu ma znaczenie. No i dobra, zmienił się ten stan. Czujemy ekscytację, radość, tak? Mhm. Jestem po podcaście z Gosią, jest świetnie. Zjem tak? ja, pojawi... sobie tak. kawę, kawę mrożoną z bitą śmietaną. I lodami. Tak? I pojawi się właśnie ta myśl skojarzona ze zmianą stanu. I teraz moja uwaga powinna iść do tego punktu. Co się zmieniło? Mhm. Dlaczego się zmieniło? Jak się teraz czuję? Mhm. Czego tak naprawdę potrzebuję? Bo kiedy mamy stan taki pozytywny, to używamy bardzo dużo zasobów na przeżywanie mhm. tych pozytywnych, mocnych emocji. No i to się zmieniło, czyli ja potrzebuję spokoju, ciszy, relaksu, wyciszenia. uspokojenia. Tak, wrócenia do stanu neutrum. Mhm. Ja sobie skojarzyłam, że to są słodycze, a ja potrzebuję tak finalnie wyciszenia się, nie? Dobrze, i teraz y, idziemy z uważności, idziemy w krok odroczną gratyfikację na tą kawę mrożoną z lodami. Czyli ja teraz myślę, nastawię sobie budzik na 30 minut, mhm. i jeżeli budzik zadzwoni, i ja wrócę do tej myśli, to zobaczę, wtedy zdecyduję, co z nią zrobię. Idea odroczonej gratyfikacji jest taka, że siła myśli jest najsilniejsza w momencie jej pomyślenia, czyli pojawienia się w naszej głowie. Po tych 30 minutach ta siła tej myśli będzie niższa. Czyli my będziemy w stanie naszą siłą woli czy samodyscypliną, o czym powiem, sobie efektywnie z nią poradzić. Czyli może być tak, że my w ogóle nawet nie zaangażujemy się w zachowanie zjedzenie kawy mrożonej z lodami i zajmiemy się czymkolwiek innym, co będę robiła 30 minut po wyjściu z podcastu z tobą. Nie? Krok drugi, jeżeli uznamy po 30 minutach, nie, ja jednak chcę tej kawy. To krok drugi ma na celu zjedz pół. Kojarzycie, to Kinder Bueno ma dwie pałeczki. Zjedz jedną. Tą kawę mrożoną, jak planowałam zamówić Elkę, to zamów tą najmniejszą opcję. Nie? Czyli zaangażuj się w zachowanie, ale kontroluj jej ilość. To jest krok drugi. Ale cel tego drugiego kroku jest taki, żeby trochę pracować nad dyscypliną? Tak, i ograniczyć sumaryczną kaloryczność okay. naszej przekąski. Dobra, mów o trzecim, zaraz wrócimy do tego. I krok trzeci, jest, czasami są takie momenty, takie sytuacje, gdzie nie mamy siły woli, gdzie nie mamy zasobów, żeby efektywnie z sukcesem poradzić sobie z tą zachcianką. Krok trzeci jest właśnie dla, dla tych z nas. I krok trzeci o tym mówi, żeby zjeść całą porcję. Czyli jeżeli Kawa w rozmiarze S nie pomaga, dobra, zamów sobie L, mhm. albo kiedy jeden paseczek Kinder nie pomaga, zjedz drugi, ale zaangażuj się w uważne jedzenie, czyli zaangażuj się w mindful eating, zaangażuj wszystkie pięć zmysłów, które mamy: jest to oczami, nosem, językiem, uchem, dotykiem. Mm. I ma to na celu nauczyć nas szmózg, że my jemy słodkie. My jemy słodkie nie świadomie. To, tak, mhm. że to nie jest tak, że my cały czas sobie czegoś zabraniamy, tylko takie słodkie w naszej diecie występuje, czujemy się potem fantastycznie. Też zwiększamy wtedy sytość po takim posiłku, mhm. nawet jeżeli jest drobną przekąską czy słodką przekąską, a wiadomo, że sytość takiego przekąskowego słodycza jest niska. Kiedy zaangażujemy w to uważność, będzie większa. Nie? I będzie to nasze doświadczenie później, że kiedy wrócimy sobie do tej myśli, mam ochotę na, to nasz mózg podpowie nam, ej, wczoraj było, długo trwało, nie musisz tego jeść. Mhm. Okay. No i, I uwielbiam tą trzystopniową mhm. strategię na zachciankę, bo drodzy Państwo, możemy wypaść na każdym kroku. Oczywiście dążymy do tego, żeby wypadać na pierwszym kroku, ale nie ma czasami nic złego w tym, że dojdziemy aż do trzeciego ale tam mamy pełnię kompetencji mindful eating, żeby nauczyć się jeść uważnie słodkie, bo my słodkie jemy często szybko, tak, żeby nasz mózg nie pomyślał nawet, że my jemy słodkie, a później nie mamy efektów na wadze, nie wiemy dlaczego. No dlatego, że nie jemy uważnie tego, co je, tego słodkiego poza planem. Czyli wiemy, co zrobić, jak mamy, potrzebujemy strategii na przekąski, będę testować, bo ja mam tak, że jak mam na coś ochotę, szczególnie jak to gdzieś jest w zasięgu, to jest mi trudno to kontrolować. I to chyba dużo osób tak ma, nie? Że Oczywiście, jest... środowisko, no to jest ten, ten, ten sygnał, pragnienie dedykowane mm. sygnałem. Że niestety, jeżeli coś jest w otoczeniu, to jeżeli my nie mamy na przykład ugruntowanych wartości, dlaczego my po to nie sięgniemy, no to sięgniemy. No dobrze, a czy rozwiązaniem też w pewnym stopniu może być to, że ja na przykład nie kupię tego torcika wedlowskiego i nie będę go miała w domu, bo Absolut. dzięki temu jest mniejsza szansa, że po niego pójdę? Zdecydowanie mniejsza szansa. Że to, co jest w naszym otoczeniu indukuje nasze myśli. A myśli wyindukują emocje, emocje wyindukuje zachowanie. A czy to działa też w drugą stronę? Możemy zrobić tak na przykład, że chciałabym mieć więcej owoców, więc kupię te owoce i będę je miała na stole, żeby na nie patrzeć? Tak. Absolutnie jest taka strategia i to nawet czytałam o tym w książce Atomowe Nawyki, że jeżeli chcemy wykształcić sobie jakiś nawyk, to pierwsza zasada kształtowania nawyków to spraw, żeby to było oczywiste. Mhm. Więc jeżeli mam tą wodę tutaj obok siebie, to będzie to bardziej oczywiste, że pod nią sięgnę, niż jakbym tej wody zupełnie tu nie miała. Dokładnie tak działa się strategia z owocami, z piciem wody albo na przykład z regularnymi posiłkami. Jeżeli ja naszykuję sobie to albo zaplanuję wcześniej, co ja zjem następnego dnia czy w ciągu dnia, to to Będzie dla mnie łatwiejsze, bardziej dostępne, mm -hmm. niż jak totalnie sobie tego nie przemyślę i pójdę na go with the flow. Mm -hmm. To Zbyt się tym. kończy tym, że potem jak wracam do domu po nagraniach, to muszę zajechać na stację po, po hotdoga. Y na no. hotdoga to nie, ale jakieś panini albo coś takiego. A, no to właśnie. tak. Bo nie przemyślałaś sobie na przykład, że wrócisz do domu i prawdopodobnie wtedy będziesz głodna. No albo żeby mm -hmm. zabrać coś ze sobą, po prostu zjeść w międzyczasie, nie? Mm -hmm. Dobrze, a czy to jest jedna strategia na zachcianki? Czy jest coś jeszcze, co możesz nam podpowiedzieć? Jak my mamy pracować nad tą samokontrolą i dyscypliną? No właśnie, samokontrola i dyscyplina to jest coś, co oczywiście możemy kształtować. Głównie kształtujemy to poprzez poczucie własnej sprawczości, ale też przekonanie, że jesteśmy w stanie sobie coś, z czymś poradzić. Bo jeżeli na przykład nie umiem pływać. To moja samokontrola nie będzie związana z tym, że pływaj, 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 bo ja mam przekonanie o sobie, że ja nie, nie umiem. Mhm. Więc jeżeli na przykład mamy w sobie przekonanie, że te słodycze nad nami władają, czyli mamy zewnętrzne umiejscowienie kontroli, że to nie ja mam kontrolę, one nade mną władają, to nie będziemy w stanie efektywnie sobie z nimi poradzić. Więc budowanie takiej w nas sprawczości. I to nie, że tylko otoczenie nam tą sprawczość zbuduje, tylko my sami musimy angażować się w myślenie, w działania, w zachowania, które pozwolą nam tą sprawczość budować. No i na przykład pierwsze to takie odwołanie się do naszej historii. Dla przykładu, być może ktoś z nas albo słuchacze miał w swoim doświadczeniu, w swojej historii takie momenty, kiedy efektywnie nie jadł tych słodyczy. Mhm. Na przykład, ja sobie w ostatnim w grudniu zawsze idealny grudzień, śledziki, mhm. spotkania, zawsze sobie robię takie postanowienia nie jedzenia słodyczy. Nie robię tego 1 stycznia, tylko robię sobie to 1 grudnia po to, żeby wzbudować w sobie takie przekonanie i doświadczenie, że mhm. ja umiem zapanować nad słodyczami. Zawsze mi się to udaje. I zobacz teraz, że ja korzystam. Kiedy rozmawiam o swojej relacji ze słodyczami, automatycznie nieuświadomienie kieruje się w doświadczenie z grudnia 2023 roku, mhm. kiedy ja efektywnie sobie z tymi słodyczami poradziłam. Mhm. Możemy tak budować naszą sprawczość w kontekście historii odchudzania. Może słuchają nas osoby, które schudły efektywnie 10, 15, 30 kg, i nawet jeżeli te kilogramy po czasie wróciły, no to oni schudni. Czyli zmienili na pewno swoje nawyki, zmienili swoje zachowania. Może gorzej z tymi nawykami, bo ta waga wróciła, ale zmienili swoje zachowania, czyli byli w stanie je zmienić. Mhm. Czyli skupiamy się na tym, co nam rzeczywiście yy, nawet nie udało, tylko to, co byliśmy w stanie zrobić. Tak. Jakie cechy naszego charakteru, naszego temperamentu spowodowały, że my jest, byliśmy w stanie to, tego dokonać? No dobrze, a jeżeli ja sobie założę, że nie będę jeść tych słodyczy od 1 grudnia do 31 grudnia, ale jednak zjem, to czy to nie powoduje, że mam mniejszą poczucie sprawczości? No i teraz wszystko zależy od tego, co z tym zrobimy. Mhm. Czy my potraktujemy to jako porażkę, czy potraktujemy to jako doświadczenie? Mhm. I teraz tak, możemy potraktować to jako porażkę i kierować się myśleniem zero-jedynkowym i powiedzieć tak. Jedno potknięcie warunkuje to, że jestem beznadziejna. I teraz możemy sobie sprawdzić adaptacyjność tych myśli. Czy to myślenie mi sprzyja? Jakie to myślenie generuje nam emocje? Tak? Czy pozwala nam efektywnie osiągać długo- i krótkoterminowe cele? Czy jest dla nas zdrowe? Jeżeli odpowiemy sobie, że nie pozwala, generuje negatywne emocje, mhm. nie jest dla nas finalnie zdrowe, to znaczy, że takie myślenie jest nieadaptacyjne. Jest tak naprawdę do kitu, jest toksyczne. I teraz możemy sobie powiedzieć, okej, okay, to jak ja mogę na to doświadczenie spojrzeć inaczej. No dobra, potknęłam się. Założyłam sobie, że, że nie zjem w grudniu, a jednak na spotkaniu z koleżankami zjadłam to Kinder To Więc okej, okay. co się wydarzyło? No mogę sobie powiedzieć, wyciągnąć maksymalnie wnioski z tego. Czyli wydarzyło się tak, że moja uważność była skierowana na dobrą rozmowę z przyjaciółką. I totalnie by nie opuściła, przez co automatycznie zjadłam ten słodycz, no bo ona jadła. Nie? Okej. Okay. Czyli nie byłam w tym momencie uważna. Czy to świadczy, że jestem beznadziejna? Nie, nie byłam uważna, ale to w żaden sposób nie świadczy o mojej sprawczości. I kierując się myśl, budowaniem sprawczości, mogę wyciągnąć na ten temat maksymalnie wnioski. I nie popełnić tego błędu w przyszłości, nie? Czyli okay. albo porozmawiać z koleżanką wcześniej, ej, słuchaj, nie jem słodyczy, jakbyśmy mogły umówić się na sałatkę, nie? Mm -hmm. W ogóle tutaj też, mm -hmm. Gosia, poruszyłaś bardzo ciekawy temat myślenia zero-jedynkowego na diecie, bo myślę, że na diecie, czy w ogóle w kontekście jedzenia, czy nie jedzenia słodyczy. To jest tak, jak my sobie stawiamy cele. Właśnie, nie będę jadła słodyczy przez cały grudzień. Dobra, ja jestem psychodietetykiem, dietetykiem i psychologiem. O żywieniu wiem już trochę. Uczę się tego, stosuję w praktyce, mam pełnię kompetencji i wiedzy. W związku z tym mogę sobie pozwolić na takie testowanie siebie w sprawczości. Tak? Gdybym nie była i każdemu, kto nie jest specjalistą od spraw niejedzenia czy zarządzania słodyczami, nie polecałabym tak rygorystycznych Celów, tak? Ustawiania sobie tego w, tako, w taki zero-jedynkowy sposób. Według teorii stawiania sobie celów my powinniśmy skoncentrować się na tym, co możemy zrobić w kwestii jedzenia słodycze, czyli jak je zaopiekować pozytywnie, niż jak unikać niejedzenia słodycze. I teraz mhm. tak. Możemy sobie postawić cele, będę jadła raz w tygodniu słodycze, czyli zaangażować się w zachowanie, jedząc słodycze, mhm. niż. Mówić sobie i stawiać, stawiać sobie cele w taki sposób, że nie, nie będę jadła słodyczy przez miesiąc, przez tydzień, przez pół roku czy w trakcie mojego odchudzania. Bo jest to y, cel, który, jak pokazują badania, wyjdzie nam gorzej. Nie zrealizujemy tego celu, bo nie mamy, ym, nie, nie określiliśmy sobie i nie zaplanowaliśmy sobie, że wydarzy mu się święta urodziny, gorszy dzień, stres w pracy. Strata pracy, czy na przykład choroba. No i co wtedy? Więc lepiej postawić sobie cel w, w kontekście dążenia do jakiegoś zachowania, niż unikania jakiegoś zachowania. Nie? Dzięki temu pozbędziemy się tego zero-jedynkowego podejścia niejedzenia słodyczy. Czyli na przykładzie mojego torcika wedługskiego mogę sobie założyć, że będę jadła jedną szesnastą, a nie jedną czwartą. Na przykład. Albo na przykład w tygodniu zjem pół torcika wedługskiego. Jezu, to dużo strasznie. Bardzo proszę. No wszystko zależy od kompetencji, nie? Mm. Że mm. Dla, dla jednych nie zjedzenie całego na raz. będzie sukcesem. Mm -hmm. Więc ja też powtarzam, że każdy ma swój Monteverest. Kosia ma go wyżej postawionego. Ktoś może mieć niżej i to jest mm. w porządku, nie? Ale bardziej bym kierowała się w postawienie celu zjem pół torcika w tygodniu, czy właśnie jeden torcik raz na dwa tygodnie, niż na przykład nie zjem torcika wedlowskiego nigdy, Albo nie zjem do momentu, w którym mnie schudnę 10 kg. Okej. Okay. żeby też nie robić z niego nagrody. Oczywiście. Zrobimy teraz chwilę przerwy i zobaczymy, co powiedzieli nam przechodnie, których zapytaliśmy o ich relacje ze słodyczami i o to, w jakich sytuacjach jedzą słodycze najczęściej. Słuchasz właśnie podcastu Respo. Rozmowy dobrze zbilansowane. Jak często sięga Pan po słodycze i słodkie przekąski? Codzienne. To jest bardzo rzadko. W dzieciństwie jadłam dużo, teraz raczej mało. Nie przepadam za słodyczami, natomiast jeżeli chodzi o chipsy to tak. Ma Pan jakieś sposoby na zarządzanie tymi chipsami albo słodyczami w swojej diecie? No staram się nie kupować, ale ja nie jestem człowiekiem o jakiejś specjalnie wielkiej sile woli, więc... Przegrywam często, to jest nierówna walka, proszę Panią. Czy zdarza się Panu zajadać słodyczami stres, smutek albo nudę? Nie nie, 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 To jest bardziej z takich przy, no, dla smaku na tej zasadzie, bo po prostu lubię, ale nie, zajadać nie. Czy uważa Pan, że dawanie słodyczy w prezencie albo w nagrodę to jest dobry zwyczaj? Znaczy nie, nie, nie demonizowałbym tego jakoś strasznie. W sensie z umiarem jak najbardziej wszystko, więc absolutnie nie szukałbym tutaj problemu. Czy jeżeli komuś dam, czy merci, czy jakąś bombonierkę, czy cokolwiek takiego, nie, nie, nie. To według mnie absolutnie nie jest problem. Czasami to robię, bo to... To jest tak tradycja, ale tak naprawdę uważam, że to nie jest e, dobra rzecz, żeby polecać słodycze, reklamować i, i w sumie szkodzić zdrowiu innym, tak? Słuchasz właśnie podcastu Respo. Rozmowy dobrze zbilansowane. Ja mam też takie podejście do słodyczy, którego się nauczyłam gdzieś tam w międzyczasie, że y, wolę zjeść coś, co naprawdę bardzo lubię. I tak, jakby wiesz, wydatkować te kalorie na słodycze na coś, co naprawdę sprawi mi dużą przyjemność. I dlatego powiedziałam, że te półtorej kawydlskiego to da mnie dużo, bo ja to traktuję jako taki naprawdę nieduży udział w mojej diecie, ale jak już go zjadam te słodycze, jak już sobie zaplanuję, czy tam nie wiem, po prostu mam ochotę dzisiaj zjeść coś słodkiego, to wolę zjeść coś, co jest moim ulubionym słodyczem niż. Wszystko jedno, co tam leży, byle było słodkie. No i dajesz sobie sygnał i taką wiadomość w butelce przesłaną do mózgu, który ci odda tą wiadomość w przypadku jakiegokolwiek kryzysu, że przecież jesz słodkie, przecież jesz to, co lubisz. Nie ograniczasz się, nie zabraniasz sobie niczego. O, odpuść, mhm. wyluzuj. Mhm. I to jest ta wiadomość w butelce wysłana podświadomie, kiedy tak robisz. Okej. Okay. A propos tego torcika Wydłoskiego, przez to, że wspomniałam, że on jest fajny w kontekście policzalności, to warto tutaj powiedzieć o kolejnej strategii opanowania mhm. apetytu na słodycze i zarządzania słodyczami w diecie. Mianowicie do tego świetnie nada się nam sławetna zasada Pareto, czyli jedzenia, podzielenia sobie z naszej die diety na 80% zdrowych, czy typowo fit dietetycznych produktów. I dostarczenia sobie tych rekreacyjnych, lubianych, uwielbianych przez nas produktów w 20% kawałku naszej diety. I tutaj chcę od razu powiedzieć, że często pacjenci, którzy nie mają efektów redukcyjnych, chcą jeść słodycze i jedzą słodycze na diecie, wykorzystują tę zasadę w taki sposób, że jedzą 100% planu i wjeżdża torcik wedlowski 20%, 400 kalorii dobra, ale. Jako powiększenie stuprocentowej realizacji naszej, naszej diety. No i w tym momencie ze 100% robi się 120% kalorii, mhm. więc jedząc słodycze na diecie w taki sposób nie schudną. Mhm. No nie będzie tego deficytu energetycznego. Więc żeby efektywnie jeść słodycze na diecie i mimo wszystko chudnąć, to po pierwsze już wiemy. Brak zero-jedynkowego podejścia, brak w ogóle zakazywania sobie tych słodyczy na diecie, tylko ustalenia sobie pewnych ram i norm znalezienia się tego torcika w naszej diecie. No i w tym momencie możemy sobie ten torcik wykalkulować, że cały gosia ile ma. Czy ty, czy ty wiesz, ile ten torcik ma w kalorii? nie, no ja też kurczę nie wiem bo chciałam od razu to um, no, no Ale możemy to sprawdzić zaraz po, a podlinkować. ale powiedzmy sobie, że jedna czwarta torcika będzie miała 250 kalorii no, chyba z 400 bardziej <noise> ale dobrze, no powiedzmy, okay. że jedna czwarta torcika będzie miała 400 kalorii niech będzie, nie? Je jeżeli jemy dietę o wartości 2000 kalorii no to jedna czwarta jedna piąta, przepraszam, 400 kalorii świetnie Mamy pięć posiłków, pięć posiłków dziennie, razem one stanowią 2000 kalorii. Każdy posiłek będzie miał 400 kalorii. Więc idealnie, kiedy zjemy zgodnie z planem 4 posiłki dziennie, i ten piąty to będzie ten torcik wedlowski. Nie? I dzięki temu, jeżeli my utrzymamy tą kaloryczność i zjemy, ten torcik w jednej naszej przekąsce czy posiłku, no to absolutnie to będzie nam się spinać w deficyt kaloryczny i dzięki temu um, schudniemy na diecie, nie? Mm. Więc, drodzy Państwo i słuchacze, da się, da się mieć słodycze w diecie, mm. ale oczywiście bez liczenia i kalkulowania, ile one mniej więcej mają. Nawet nie chodzi mi o liczenie matematyczną dokładnością, chodzi mi również o szacowanie, jesteśmy w stanie efektywnie mieć ciastko, i zjeść ciastko. Tak, ja myślę, że tutaj też możemy od razu powiedzieć, że bardzo dużym wsparciem w tym jest nasza aplikacja, bo tam mamy taką opcję, nie? że jest, można dodać poza planem na przykład torcik wedlowski, ja to też zresztą czasem robię i faktycznie robię też tak, że mam jakiś jadłospisy mam na 1800 kalorii i jeżeli jest dzień, w którym właśnie zjem to panini na tej stacji benzynowej, no to a nie zjadłam na przykład obiadu w międzyczasie, no to po prostu sobie pomijam posiłek, który mam w planie i wrzucam tam to panini. Potem się okazuje, że to ma więcej kalorii niż ten mój obiad, który miałam zaplanowany. Ale wiem, nie? wiem jakby co mogę jeszcze tam zmieścić w tym moim jadłospisie, żeby nie wyskoczyć z tego mojego celu redukcji masy ciała. Ale myślę też, że to jest ważne, że no nie wszyscy mają taki cel, żeby schudnąć. Więc też nawet jeśli my planujemy tylko... Jeść lepiej, albo robić masę ciała, albo po prostu odżywiać się zdrowie i zmieniać nawyki i opanować te słodycze. No to też ten wątek kontrolowania trochę tej sytuacji słodyczowej też jest ważny, nie? Absolutnie. No. Wiemy dobrze, że słodycze nie są zbyt odżywczym produktem w naszej diecie, odżywczo-kalorycznym tak, ale odżywczym pod kątem wartości odżywczej nie za bardzo. Więc strategia zarządzania tymi słodyczami w diecie znacząco poprawią jakość naszej diety. Absolutnie mm -hmm. tak. Mm -hmm. To jest ważne. Też sobie pomyślałam, że w, w kontekście posiadania słodyczy na diecie często spotykam się wśród podopiecznych z taką myślą, że oni chcą schudnąć, oni chcą mieć słodycze w diecie, ale nie chcą się mierzyć z tym zarządzaniem słodyczami. Nie chcą w ogóle się w to angażować. I teraz tak. Oczywiście wszystko zależy od naszych wartości. Ja się tutaj zawsze podczas konsultacji dogrzebuję, co jest naszą wartością. Bo jeżeli chcemy schudnąć tylko po to, żeby nadążyć za dzieciakami, to nie jest to do końca poparta myśl, która wzbudzi naszą motywację. W ogóle nie. W związku z tym może wydarzyć się tak, że planując te wszystkie strategie, my poniesiemy fiasko. Ale że y, taka motywacja jest nie daje. Za słaba. Jest za słaba i nie uda nam się efektywnie zarządzić sobą, ze słodyczami i naprawić tej relacji, bo tak naprawdę nie mamy motywów. Okay. Nie? Bo my chcemy, albo my myślimy, że tak powinno się. Dążyć do schudnięcia i do zarządzania sobą, zarządzania tej, czy naprawy relacji ze, ze słodyczami, no bo chcemy schudnąć, a chcemy schudnąć dla dzieci. No tylko, że tej, jeżeli zrobimy sobie z tego piramidę, to podstawa tej piramidy zacznie się łamać bardzo, bardzo szybko. Nawet jeżeli zastosujemy te wszystkie strategie, o których wspomniałam, to może to nie być wystarczające, żeby przestać efektywnie jeść słodycze. Ale myślisz, że lepszą motywacją byłoby zadbanie o siebie dla siebie niż dla dzieci? Absolutnie. Lepszą motywacją byłoby nawet to, żebyś zmieściła się w ulubioną sukienkę, którą masz sprzed 10 lat, niż to, że chcesz być aktywną mamą dla aktywnych dzieci. Bo na koniec dnia każdy z nas jest mikroegoistą i patrzy na siebie. I, i tak naprawdę, kiedy naszą strategią jest to, żebyśmy byli aktywnymi rodzicami, to tak naprawdę to, 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 co się dzieje w kuchni, że my pokazujemy tym dzieciom, że jemy te słodycze, no rozwala nam się ta motywacja, bardzo mocno się kruszy. Mhm. W związku z tym właśnie postawienie sobie dobrych wartości, które, które stoją za, poprawą relacji z jedzeniem, poprawą relacji ze, ze słodyczami, w ogóle redukcją masy ciała, będzie fundamentem efektywnego poradzenia sobie już ze, z daną, danym aspektem. Czy to będzie żywność słona, słodka, czy to będzie trzymanie deficytu na diecie, czy to będzie regularna aktywność fizyczna. Ona zawsze zaprowadzi nas do początek, dlaczego to robisz. No tak, bo jak masz chwilę zwątpienia, to sobie przypominasz, że to Dlatego, że chcesz właśnie zmieścić się w sukienkę albo czuć się lepiej ze sobą, nie, albo być silniejsza. Dokładnie tak. Dla mnie na przykład to motywa motywacją, dlaczego ja nie chcę jeść słodyczy albo nie potrzebuję ich, jest to, że ja chcę być szczupła i sprawna. Czyli ta siła fizyczna, która idzie na przykład jak wybiegam albo jak coś dźwigam, jest dla mnie tak nagradzająca, że jak zostawię sobie torcik wedlowski, czy, czy to Kinder Bueno wspomniane przeze mnie a tutaj pomyślę sobie o tym, jaka ja chcę być i czym chcę się cieszyć, to dla mnie jest ten torcik czy ta kinderbuena bez znaczenia. Okay. Nie? Mhm. I tutaj już nie mamy kwestii silnej woli, odraczania, gratyfikacji, tak? tylko mamy już te wartości, te silne wartości, które mhm. staną za tym naszym celem. I wtedy to nie będzie regulacja siebie na zasadzie krzywda, strata, że mnie coś omija, że siebie czegoś pozbawiam, tylko kiedy ja nie zjem słodkiego, to ja wybieram coś innego. A to jest bardzo ważne, co powiedziałaś teraz, bo myślę, że e, raczej jest tak często, że jak sobie planujemy jakieś zmiany w diecie, albo w ogóle w stylu życia, to robimy to po to, żeby czegoś uniknąć. Żeby uniknąć e, właśnie, że będą się ze mnie śmiać, bo jestem, e, bo się nim jeszcze w spodnie, albo żeby. E, nie wiem, być, uniknąć choroby, albo żeby znowu się zmieścić w te spodnie, w które teraz się nie mieszczę. Albo żeby nie być pomijaną. Albo żeby tak, mm -hmm. nie patrzyli na mnie jak na kogoś, kto jest leniwy, i Gorszy. dlatego jest. Tak, dlatego ma nadwagę. Um, tylko żeby znaleźć takie swoje dlaczego, które daje nam sygnał, że jeżeli tego nie zjem, to zyskuję coś innego. Dokładnie. To jest super. Tak. Bardzo mi się to podoba. Poza tym, e, kiedyś rozmawiałam z Michałem Rzoskiem i on też tak powiedział bardzo fajną rzecz, że on sobie siebie zaplanował, chce być jakiś i dąży do tego. I tak zauważam, że ja też tak mam. Czyli, na przykład, dla mnie motywacją do tego, żeby mieć dobrą relację z jedzeniem, czy w ogóle nie zjeść tego słodycza, jest na przykład bycie autentyczną. Autentyczną dla moich pacjentów, autentyczną dla siebie, autentyczną w ogóle w swoim życiu. Więc jeżeli ja sobie wyobraziłam siebie jako specjalistę, no już teraz no nie muszę, jestem nim. Mhm. I chcę nim być autentycznym, realnym, rzeczywistym, to dla mnie te słodycze nie mają znaczenia. Mhm. Że ja sobie postanawiam, będę tym, kim jestem. Tak samo możemy sobie postanowić, że na przykład jesteśmy zdrowym, aktywnym człowiekiem. Albo zdrową, aktywną mamą, albo atrakcyjną kobietą. I możemy nim być, nią być za każdym razem. Tylko, że te pojedyncze wybory będą determinować to, czy my nią jesteśmy, czy nie. Dlaczego mówię o wartościach? Dlatego, że silna wola według badań wystarcza na chwilę. My możemy silną wolę, silną wolę mieć teraz. Kiedy na przykład postawimy tutaj przed gością torcik wedlowski. No i ona może na, na kanwie tego, że jej towarzyszy, albo że temat jest słodyczowy, i, że mnie nagrywają, albo że jest nagrywana dokładnie, może zachować się silną, wykazać się silną wolą i nie zjeść tego torcika. Natomiast wyjdzie z tego studia, coś się zadzieje w domu i ta silna wola połamie się jak domek z kart. No. I badania wskazują, że silna wola jest strategią skuteczną, ale krótkodystansową na tu i teraz, albo na za dwa dni. Natomiast jeżeli w aspekcie budowania, kształtowania nawyku, czy zdrowego stylu życia, no ta silna wola, ona może się pojawiać, ale dużo częściej będziemy korzystać z wartości. Nie? Czyli z tej motywacji, którą sobie na początku ustalamy jako nasz cel i właśnie to te wartości, które nam ten cel mają mhm. ułatwić realizowanie go, tak? Dokładnie tak. I powrót do tego, kim chcemy być, co jest dla nas ważne, Ułatwi nam finalną decyzję zjeść czy nie zjeść. Okay. Nie? Żeby nie traktować tej, tej odmowy sobie jako coś krzywdzącego, tylko właśnie wynagradzającego, że wybieramy inaczej. A powiedz jeszcze, Ania, jak to jest z jedzeniem w stresie i takim zajadaniem stresu, właśnie słodyczami, bo to też jest coś, co często jest deklarowane, że jak się stresujemy, to coś przekąszamy albo zajadamy właśnie czekoladą. Nerwy, czy to też takie jest powszechne. Znowu tak, jak najbardziej to jest bardzo powszechne i znowu ta, to zachowanie, ta strategia radzenia sobie w tych, w tych momentach jest podbudowana i znowu biologicznie i psychologicznie. Z jednej strony, stres, szczególnie ten dystres, ten przewlekły stres o mocnym nasileniu, generuje w nas takie napięcie. No, i nauczyliśmy się na kanwie doświadczenia, że kiedy zjemy słodycze, no to się relaksujemy, zrobi nam się przez chwilę lepiej. De facto, jedzenie słodycze jest strategią unikową. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak patrzyłaś na jedzenie słodycze, ale my unikamy doświadczenia negatywnych emocji. My unikamy mierzenia się z tym, co nas realnie w tym momencie stresuje. Dlatego ta chwila przyjemności jest tą chwilą ucieczkową. No, i niestety przychodzi szara rzeczywistość że no, przez 10 minut było fajnie, ale wracamy do tego stresu. Wciąż wracamy. I wciąż jest ten stres i stres podbijany wyszutami sumienia, co myśmy dopiero zrobili. No i jeszcze jest ten aspekt biologiczny jedzenia pod wpływem stresu. W momencie, w którym się stresujemy, powoduje to wyrzut kortyzolu. A kortyzol, jak wiemy, jest tym hormonem, który nam um, zużywa zapasy glukozy i glikogenu. I my się wyzbywamy z cukru we krwi. I, i tak intuicyjnie chcemy ten cukier sobie uzupełnić. Okay. I to jest ta też strategia, która kieruje nas na czekoladę, a nie warzywka, kiedy się stresujemy. Mm -hmm. Czysto biologicznie. Więc nakładają nam się tutaj te dwie strefy i te dwie, mm, te dwie no, sfery ym, i psychologiczna, i biologiczna. No i teraz trudno sobie z tym poradzić jak się mu przed tym bronić, jak się przed tym wyspać. Więc przede wszystkim w momencie kiedy na przykład wiemy, że dany dzień będzie dla nas stresujący. Na przykład dla mnie, Gosia zaprosiła mnie do podcastu. No, jest tu pewien stres. Mhm. Tak? Z zużywam na pewno jakieś biologiczne zasoby glukozy, więc już mam zaplanowane w siatce za kamerami przekąski zdrowe, które zjem, żeby podnieść sobie poziom glukozy we krwi. Zdrowy, adaptacyjny, regularny sposób. I to nie będzie kinder bueno. Nie, to są, będą musy owocowe mhm. z owsianką. Okej. Okay. Tak? Dalej. Mogę się zastanowić, co mogę zrobić, żeby ten stres rozładować, czyli niejako domknąć tą pętlę stresową, żeby ją opuścić, tak? żeby się zrelaksować. No to mogę, idę dziś na masaż, wieczorem. Mogę pogadać z przyjaciółką, uwielbiam mogę na przykład wyjść na spacer z psem czy w ogóle zaangażować się z, w zabawę z dziećmi mhm. mogę aktywność jakąś aktywność tak aktywność bardzo mocno reguluje nam obniża nam poziom kortyzolu mhm. dzięki temu on przestanie nam te zapasy glukozowe zubarzać Możemy też zaangażować się w techniki typowo oddechowe, bardzo proste. U niektórych to działa, u niektórych nie. Wszystko to nie musi być od razu. Czyli na przykład wyjdę od gosi, nie muszę od razu tutaj w samochodzie sobie poddychać, aczkolwiek może to być wskazane i skuteczne u niektórych, ale mogę to zrobić tego dnia. Nie ma znaczenia, czy ja to zrobię teraz, czy później pod koniec tego dnia. Muszę to zrobić tego dnia, żeby z intencją, ten stres sobie um, zmniejszyć czy żeby mnie opuścić tak są różne strategie krótkich technik oddechowych jest oddychanie pudełkowe na przykład na 4 wdech zatrzymanie na 4 wydech zatrzymanie na 4 wdech zatrzymanie są też jest taka strategia 4 7 8 mhm. czyli na przykład wdech na 4 sekundy zatrzymanie na 7 sekund i powolny wydech na 8 w ogóle ten wydech jest najważniejszy w tej strategii oddechowej, no bo będzie nam najbardziej aktywizował przywspółczulny układ nerwowy, czyli ten odpowiedzialny za chillerkę i za spokój, za, za relaks. Nie, więc to w ogóle to wydychanie ma znaczenie. Ja też uczę swoich podopiecznych, że kiedy mają na przykład stresujące rozmowy, stresujące momenty w pracy, pracują zdalnie, być może, i mogą się troszeczkę. Zrelaksować po takim spotkaniu, no to bardzo lubię podrzucać takie pomysły, że wyłączamy się ze spotkania i zanim w tym kocio kwiku zaangażujemy się w jakieś inne obowiązki, odwracamy się na krześle i patrzymy w najdalszy punkt horyzontu za oknem, który możemy dostrzec, a następnie angażujemy się w krótką technikę oddechową, może to być przez trzy minuty nawet. No I w taki Poprzez zaangażowanie w takie strategie pacjenci zdecydowanie uczą się kontroli nad intencjonalnym zarządzaniem swoim stresem. Super. Nie? Czyli nie być trybikiem w maszynie, tylko umieć zauważyć ten stres i w sobie ewidentnie, intencjonalnie go sobie spuścić z ciała. To jest wszystko bardzo moim zdaniem przydatne. I pewnie do testowania. To znaczy, jeżeli mamy rzeczywiście problem z jedzeniem słodyczy, albo w ogóle chyba radzeniem sobie z różnymi takimi trudnymi emocjami, to pewnie też może to być. Właśnie, przerwę ci, że jedzenie słodyczy jest skutkiem. A przyczyna jest zupełnie gdzie indziej. Przyczyna jest właśnie w tym, że się stresujemy, w tym, że nie potrafimy, nie mamy kompetencji w regulacji emocji, w tym, że na przykład nasze środowisko nie do końca jest adaptacyjne i mamy mnóstwo stre stresorów w nim. I słodycze to nie jest problem, drodzy Państwo, to jest tylko i wyłącznie skutek. Więc jak zastanowimy się, jaka jest nasza pierwotna przyczyna problemu, dlaczego my jemy e, słodycze. No to jak my zadziałamy nie na te słodycze, które są de facto pochodną, tylko na przyczynę problemu, no to znajdziemy dużo, dużo więcej rozwiązań w kontekście. Podoba, efektywnym podoba mi się to, co powiedziałaś, że jedzenie słodyczy jest tak naprawdę strategią ucieczkową. I sobie tak pomyślałam, ja wprawdzie nie jem słodyczy, żeby rozładować stres, ale robię jakieś inne rzeczy, które pewnie są unikowe i mhm. mam takie teraz przemyślenia, żeby nad tym popracować. Mówisz sobie, nie chcę tego doświadczać, to zauważ. Ten stan. No, tak, tak. Bo wiem, co mnie stresuje, mhm. wiem, co mogłabym zrobić, żeby się od tego stresu uwolnić albo go zredukować. Nie wiem, załatwić coś, co powinnam załatwić, żeby się nie stresować. A zamiast tego się zajmuję czymś zupełnie innym. To jest pewnie kwestia też tematu prokrastynacji. Nie? Że my to robimy po to, żeby uciec od tego, co Może nas tak być co nas stresuje. Czyli na przykład, że oceniamy coś, co nas przygniecie i pokona, z czym prawdopodobnie sobie nie poradzimy. Tak naprawdę zajmij się tym i powiedz sobie, że sobie z tym poradzisz. To jest tak, tylko ty... w naszej głowie nasze przekonania to mhm. determinują. Super, ale fajnie. Dobrze, Aniu, a powiedz jeszcze na koniec nam, proszę, o kursie Opanuj apetyt na słodycze, który mamy w Centrum Respo. W centrum Respo stworzyłam, jestem współautorką razem z Mileną Rzosek. Kurs psychodietetyczny Opanuj apetyt na słodycze. Chociaż kurs traktuje o słodyczach, to możemy sobie w miejsce słodycze podstawić słone przekąski czy w ogóle podjadanie. Jest to ponad 6,5 godzin materiału wideo z praktycznymi poradami oraz z planami naprawczymi do każdej lekcji. Kurs zawiera 5 modułów: 3 biologiczne, dwa psychologiczne. I za, gwarantuję, że za jego pomocą efektywnie nauczycie się mnóstwa strategii i myślę, że dowiecie się bardzo wiele o sobie w kontekście właśnie odpowiedzi na pytanie, dlaczego jecie słodycze, a my damy Wam też odpowiedzi na to, jak efektywnie sobie z nimi poradzić. Ania, bardzo Ci dziękuję, bo myślę, że temat zajadania różnych rzeczy słodyczami, w ogóle jedzeniem. Czy jedzenie nie dlatego, że jesteśmy głodni. To jest bardzo ważny i bardzo e, trudny temat, i, jedna, i to jest jedna z przyczyn, dla których odżywianie, e, takie świadome, i, i ryzyko chorób, tutaj to zależy, chyba przede wszystkim e, otyłości jest, e, jest coraz większe, bo my sobie po prostu nie radzimy z pewnymi, e, pewnymi rzeczami, i, i, te, i to jedzenie jako że jest dostępne, jako że jest bardzo smaczne, jako że jest e, przystępne i pod ręką, no to staje się takim naszym właśnie rozwiązaniem. Robi różnych, nam dobrze. Tak, robi mhm. nam dobrze i, i jest rozwiązaniem różnych naszych problemów. Więc mam nadzieję, że, że naszym słuchaczom i oglądającym ta nasza rozmowa pomoże w zidentyfikowaniu przynajmniej tego, z czym mają problem i znalezieniu sposobów na to, żeby albo rozpoczęciu przynajmniej tego procesu radzenia sobie z nadmiernym jedzeniem. Bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś przyjść i porozmawiać ze mną. Dziękuję bardzo. A Was serdecznie zapraszam też do tego, żeby zajrzeć do kursu online, który mamy w Centrum Respo. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. To był podcast Respo. Rozmowy dobrze zbilansowane. Dzięki, że jesteś z nami do końca. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, koniecznie zostaw komentarz i oceni ją w serwisach streamingowych. Tworzymy ten podcast dla Was, więc jeżeli masz pomysł na ciekawy temat, napisz do nas. I koniecznie subskrybuj nasz kanał, żeby nie ominęły Cię kolejne odcinki. To co? Do następnego.